W przeszłości miewałem już podobne propozycje, ale jak dotąd zawsze je odrzucałem, bo albo nie odpowiadał mi temat, albo uważałem, że byłoby to niezgodne z linią zespołu, a i tak będzie to utożsamiane z Manic Street Preachers. A później zdałem sobie sprawę, że zrobienie czegoś takiego wcale nie musi mieć żadnych podtekstów, bo to coś zupełnie spoza sfery zespołu i jest raczej czymś w rodzaju wakacji. Ale jeśli nagle wchodzisz czy wychodzisz poza to, co zwykle robisz, i tutaj właśnie było to dla mnie największym wyzwaniem, to musisz przyzwyczaić się do zupełnie innego sposobu narracji. And for there to be no lyrics, for there to be no vocal, and also for there to not be the usual touchstones of topics and subjects that I usually have to write about with the Manics is kind of difficult. I mimo, że piszę muzykę od 15 roku życia, a mam już 48 lat, to robię to w dość stałej i niezmiennej narracji, a tu nagle wziąłem się za środek wyrazu, gdzie nie ma żadnego tekstu, żadnego śpiewania i żadnych treści czy tematów, które zazwyczaj poruszam w Manic Street Preachers. Więc było to dla mnie dość trudne. I jeszcze wcześniej przed tą wypowiedzią kilka takich posępnych nut z tej ścieżki dźwiękowej z tego filmu The Chamber. Kiedy dowiedziałem się, że piszesz muzykę do filmu, wyobraziłem sobie ciebie otoczonego syntezatorami, ale bez gitary. Jakie to doświadczenie? Exciting, but challenging and also, you know, nervous. Dość ekscytujące i zupełnie coś nowego z drugiej strony. Jestem przyzwyczajony do różnych aranżacji w studiu, ale w sumie to gram non-stop na gitarze i tyle. Chyba nie stworzyłem tu aż tyle muzyki, ile mogłoby się wydawać, a to dlatego, że w przeciwieństwie do piosenek nie ma tu aż tylu nut. Zdaje się, że reżyserzy nie chcą, żeby ścieżka dźwiękowa była przesadnie melodyjna. Zależy im na budowaniu nastroju w sposób bardziej monotonny, by następnie te nastroje podkreślać w odpowiednim momencie. I tak sobie myślę, że gdybym wszystko oparł na gitarze, wyszłoby dużo bardziej melodyjnie, ale tak nie jest. Tworząc taką muzykę, zaczynasz obsesyjnie zwracać uwagę na strukturę dźwięku i to, jak możesz nią manipulować. No oczywiście, użyłem i gitary i sporo basu, ale tak, używałem bardzo dużej ilości analogowych syntezatorów w trakcie nagrywania. Trzeba zawsze pamiętać, że mniej znaczy więcej. Zawsze. Bo ludzie, owszem, chcą podkreślenia akcji przez muzykę, pewnego bodźca muzycznego, ale z drugiej strony nie chcą, by ta muzyka ich rozpraszała. Niezłe spostrzeżenie, muszę przyznać. Jeśli miałbym to jakoś nazwać, to na Rewind the Film jest dużo więcej przestrzeni, takiej przestrzeni międzydźwiękowej, międzymuzycznej. Jest tam dużo podkreśleń za pomocą ciszy czy nastroju, jeśli można tak powiedzieć, co jest szczególnie ważne w utworach Manabia, czy też samym Rewind the Film, gdzie chcieliśmy podkreślić muzykę wieloma innymi nastrojami. Więc tak, to doświadczenie przy tworzeniu tej płyty, przy Rewind the Film, mogło mi trochę pomóc. Kiedy piszę piosenkę w zespole, to narracją jest dla mnie sam tekst, który leży przede mną, a kiedy piszesz muzykę do filmu, to musisz go najpierw zobaczyć, musisz sprawić, żeby muzyka wypływała z obrazu, ona musi mieć związek z konkretną sceną. I to jest dla mnie czymś absolutnie nowym w pisaniu. Jedyne porównanie, jakie mógłbym mieć, to może to, że w Manic Street Preachers, gdy Nicky albo kiedyś Richie dawali mi tekst piosenki, to na odwrocie zawsze był jakiś obrazek, czy to wizerunek Klausa Kinskiego, czy Davida Bowie.
Klaus Kinski. You know, it may be a picture of David Bowie. Czy jakaś reprodukcja, ale zawsze coś to było. I czasami ten obrazek w jakimś stopniu mnie inspirował. Więc można powiedzieć, że mam jakieś doświadczenia w tworzeniu muzyki z obrazu, ale to wciąż jest bardzo dalekie od pisania do obrazu, który przesuwa ci się przed oczami z gotowym dialogiem. Jeszcze przed obejrzeniem filmu czytałem scenariusz po wielokroć, żeby przygotować się trochę i w tym czasie stworzyłem kilka taśm demo do 7 różnych scen. Niektóre nawet znalazły się w samej ścieżce dźwiękowej. Może około 10% muzyki w filmie pochodzi z tej mojej pracy domowej w postaci demo, jakie nagrałem, zanim w ogóle zobaczyłem ten film. I to był bardzo fajny proces. Nie chcę tego nazywać muzyką filmową. Moim zdaniem ścieżka dźwiękowa jest dużo lepszym określeniem. If you're Morricone or something, you know, or if you're John Williams, you can't really call it a film score if you're me. Muzyką filmową możesz nazwać pracę Ennio Morricone albo Johna Williamsa. W moim przypadku jest to po prostu ścieżka dźwiękowa. No to w takim razie, co powiedział Ben Parker, reżyser The Chamber, kiedy usłyszał twoją pracę? Powiedział James Dean Bradfield, był u mnie w studiu chyba w 4 różnych etapach pisania tej muzyki, więc poznawał ją stopniowo. He would come down to the studio at around about 4 different points as to when we were working on the soundtrack. Czasami coś mu się podobało i wtedy musiałem zaczynać od początku, a innym razem mówił, że coś było idealne, albo podawał mi przykłady jakichś innych utworów, mówiąc, nie chcę, żebyś to kopiował, ale ten kawałek ma to coś, o co mi chodzi. I to było fajne. I don't need to copy this, but this is this for me works. You know, you would give me an example of somebody else's music sometimes. Dobrze było mieć jasno wyznaczony kierunek. Dobrze było mieć szefa, bo wbrew temu, co można by wierzyć, w Manic Street Preachers zawsze czułem, jakbym miał takiego szefa. Nika Richiego, kiedyś Shona. Kiedy prezentuję im utwór, najważniejszą rzeczą dla mnie jest to, czy on im się podoba i od tego zależy, czy piosenka dostaje zielone światło, czy nie. Owszem, w zespole panuje względna demokracja i wszystko robimy w oparciu o wzajemne opinie. Tekst i muzyka muszą się wszystkim podobać, żeby trafiły na album. I w tym przypadku świetnie było mieć kogoś, kto szczerze powie, okej, to mi się podoba, a to nie. A co do tego, nie jestem do końca przekonany. Moja reputacja czy sukcesy nie grały przy tej pracy żadnej roli, bo to był film Bena Parkera, a mój pierwszy raz przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej. I was very relaxed about all those things. I was very relaxed about where the power lay, you know, in this process. The power lies with the director, definitely. Dlatego bardzo odpowiadała mi w tym projekcie władza zwierzchnia, która całkowicie należy do reżysera. No cóż, to naprawdę dziwne. Jeśli spojrzysz na lata 80. i 90. z politycznego punktu widzenia, to wówczas było bardzo prosto odróżnić dobro od zła, co jest czarne, co jest białe, kto jest agresorem, a kto pacyfistą. No ale teraz jest inaczej. Black and white, kind of, it seems very easy to discern between aggressor and pacifist. Dziś młodzi muzycy czy artyści muszą bardzo uważać, czy aby na pewno toczą właściwą walkę. W tej kompletnej socjoekonomicznej katastrofie, która panuje na świecie, to jest nadal skomplikowane. Nie tylko pisanie o tym, ale w ogóle zrozumienie,
odkodowywanie w jakiś sposób tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. W latach 80. wystarczyło wskazać jako wroga i pisać o Margaret Thatcher. W latach 90. w Wielkiej Brytanii wciąż było dosyć prosto określić, kto jest twoim politycznym wrogiem. About Margaret Thatcher and to target her as your enemy. You know, in the 90s, you know, it was still quite easy. Dzisiaj trudno się zorientować, kto jest po czyjej stronie. Jedna partia jest w rozsypce, inna chce nam postawić czołgi na środku trawnika, choć zdajesz sobie sprawę, że to raczej podpucha i naprawdę trudno się zorientować, po której powinieneś stanąć stronie. Łatwo powiedzieć, przeciwko czemu się opowiadasz. Tyle, że jeśli jesteś 48-letnim muzykiem, to wcale nie chcesz pisać o tym, przeciwko czemu jesteś, tylko o tym, za czym jesteś. Dziś trudno powiedzieć, w jakim tak naprawdę jesteś obozie. Szczerze mówiąc, w Wielkiej Brytanii panuje obecnie taki chaos i bałagan, że trudno stwierdzić, jakie mogłyby być rozwiązania i gdzie ich szukać. No to w takim razie może to będzie jakiś pomysł, bo 11 lat temu, po tym jak ukazała się twoja solowa płyta The Great Western, powiedziałeś w wywiadzie dla Trójki: nigdy w Manic Street Preachers nie napiszemy piosenki miłosnej. A co z tą deklaracją dziś? Wciąż tak uważam. To, co powszechnie znane jest jako piosenki o miłości, to utwory o uczuciu. W różnych konfiguracjach, ale generalnie jednej osoby do drugiej, deklarującej swoją miłość w bardzo tradycyjnym sensie. I to są piosenki o tym, jak być w związku, jak mieć dzieci, powiększać się, powiększać swoją rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek napisali taką piosenkę. Nie będzie tutaj żadnej miłosnej serenady w tym zespole. To się po prostu nie zdarzy. Takie rzeczy były już grane 20 milionów razy i wolelibyśmy grać co innego.